ksiądz nową mszę odprawia, no to przychodzi do zakrystii, założy na siebie albę cingulum, nie musi stułę założyć, do koncelebry idzie. Niektórzy jak lato jest, tak mszę odprawiamy. Jakbym w Sudanie, to zakładał stułę, jeden na sutannę i też tam, gdzie tam, nie sutanny, cywilne ubranie. Więc nie ma żadnych ceregieli, tak można powiedzieć. Inaczej jest w przypadku szykowania się do Najświętszej Ofiary Mszy Świętej. Ksiądz ma zadane modlitwy i te modlitwy, które czyni, rozpoczyna się od znaku umycia rąk. Musiałbym to przynieść. No, ale jest to początek modlitw, które ksiądz czyni, przygotowując się bezpośrednio do odprawienia mszy świętej. A potem już przy ubieraniu poszczególnych części stroju kapłańskiego do złożenia ofiary. Teraz chodzi o ten znak umycia rąk. Że on nie jest, nie wchodzi w zakres mszy świętej, ale gestu przygotowującego. Specjalnie tutaj, w tym miejscu, który spełnia rolę zakrystii, no nie szczędziliśmy, Pan nie szczędził, żeby była umywalka, żeby była bateria godna tego, że służy do przygotowania się do kapłana do mszy świętej, nie na przykład do spłukiwania tam, nie wiem, wody do kwiatków, czy napełnienia wiadra do umycia, czy czegokolwiek takiego, że tak to wygląda, tak jest, żeby miało też takie samo sobą mówiło. I teraz rzecz jest, że jak przybywamy, dajmy na to, dzisiaj czcigodny Pan przybył do zakrystii rano na mszę świętą i Pan się cieszy, że widzi, ja też, że przybywa wierny, ale widzę księdza, który jest przy myciu rąk. To teraz proszę sobie wyobrazić. I czeka Pan na to, żeby ksiądz się przywitał. To teraz proszę sobie wyobrazić tak. Ksiądz jak ma to zrobić? Umył ręce, powinien iść się ubierać. A Pan jest i czeka, żeby księdzu podać rękę. To ksiądz co ma zrobić? Ma umyć ręce, podać Panu ręce i ma sobie drugi raz myć ręce? Tak jak Pan by to zobaczył, to powie, to co se myje, bo se mną ubrudził. Nie. Więc stosowniejsze by było stanąć w zakrystii, skłonić głowę na znak przywitania i się usunąć. Natomiast nie wchodzić już w ten tryb, w którym ksiądz zaczął tą bezpośrednią przygotowanie do złożenia Najświętszej Ofiary Mszy Świętej, bo jest to taki akt takiego najmilszy gość, jak nie w czas, to też nie jest. Trzeba wyczuć miejsce, więc stosowniej by było na ten sposób. Że stanąć, skłonić głowę, wymienić spojrzeniami jakoś, że się przybyło radość, natomiast się nie domagać tego aktu, że żeby ksiądz się ze mną witał, bo mówi, nie ma nic złego, ja się przywitałem i dalej przystępuję do ubierania, ale rzecz jest, że to jest już ten jakaś taka procedura, która powinna mieć swoją ciągłość i w tym czasie nie należałoby w jaki sposób do księdza przychodzi. Podobnie tak, jak to już nieraz tam mówiłem, jak się ksiądz jeszcze nie w pełni rozbierze, to też nie przychodzić i tam z jednym czy dwoma słowami. Później będą brzydkie rzeczy, będą zapamiętane, dajmy na to. Wojtyle zostały zapamiętane, że jak go wyświęcili na biskupa, to jeszcze się nie rozebrał, a już od Pułtawskich przyjmował misiaczki. Pani czy pana. Więc to takie jest, później zostaje to. Dać czas kapłanowi, żeby to, co przynależy już bezpośrednio do służby kapłańskiej, że nie jest narażone na taką naszą ludzką ingerencję.